Profesor Zabir Zai, z pochodzenia Irańczyk, jest naukowcem związanym z Uniwersytetem w Memphis. To już drugi w tym roku gość z tego amerykańskiego uniwersytetu, goszczący w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Sam wykład dotyczy audytu śledczego, ponieważ profesor jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu ekonomii, rachunkowości, audytu śledczego, etyki. Wykład poświęcony był najważniejszym elementom prowadzenia biznesu. Te rzeczy to zrównoważony rozwój biznesu, zarządzanie korporacyjne, etyka zawodowa i audyt śledczy. Zabir Zai jest specjalistą w zakresie księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz etyki w biznesie. Ma duże doświadczenie i bogaty dorobek naukowy. Przez 2 lata profesor Zabir Zai zasiadał w amerykańskiej stałej grupie doradczej Rady Nadzoru nad rachunkowością spółek publicznych. Wykłady poświęcone etyce biznesu prowadzi w Europie, Azji czy Ameryce Południowej. Businesses that they care about their customers. Te elementy pomagają w kreowaniu wartości wspólnych, środowiska odpowiedniego. Would stay in business longer and would be more sustainable. Współpraca Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości z Uniwersytetem w Memphis opiera się na osobistych relacjach doktora Przemysława Furgacza, kierownika Katedry Ekonomii, który podczas międzynarodowej konferencji zaprosił naukowców ze Stanów do Ostrowca. Wyjście na zewnątrz do różnego rodzaju środowisk akademickich spoza Polski jest bardzo potrzebnym, niezbędnym i ważnym krokiem dla umiędzynarodowienia procesu kształcenia. A w planach jest nawiązanie współpracy instytucjonalnej pomiędzy obiema uczelniami.